Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj spróbujemy sobie zrobić taki inny format. Otóż zapewne wiecie, że mieszkam na Śląsku. Albo nie wiecie, bo macie to gdzieś. I tutaj jest taka jedna szuria ciekawa, warta omówienia, według mojej opinii. Mowa oczywiście o szurii śląskiej. Nie chodzi mi oczywiście o takich normalnych ślązaków, typu stara babuszka, co woła za tobą że jak ciepni te bombony do hasioka, bo we mają. Nie chodzi mi o ludzi, którzy są dumni ze swojej małej ojczyzny. Nie chodzi mi też o obrońców i propagatorów gwary śląskiej. Nie o to tu chodzi, moi drodzy. Idzie mi o gości, którzy twierdzą, że walczą o. Wolny Śląsk! Ludzie ci mają totalnie w dupie wszelkie możliwe źródła, książki i autorytety, które im podsuniesz, ponieważ podpierają się na własnych, które sami produkują. Według nich Śląsk powinien być w najgorszym wypadku autonomiczny, a w najlepszym niepodległy. Dlaczego? Ponoć jest wielkim, samowystarczalnym regionem, który praktycznie od zawsze utrzymywał Polskę. Niby na jakiej kurwa podstawie takie wnioski? Tak, zgadliście z dupy. Narracja jest stosunkowo prostym szuryzmem z punktu widzenia psychologicznego. Mamy tutaj ofiarę Ślązaków oraz oprawców Polskę i Niemcy, ale nie do końca, a zresztą wyjaśnię później. Ślązacy byli na Śląsku od zawsze. Zawsze i wszędzie. A potem kiedyś tam przyszli Niemcy, a po Niemcach Polacy. Z niewiadomego powodu. Chyba tylko po to, żeby uprzykrzyć życie Ślązakom. Ślązacy mają rzekomo gigantyczne Antyczny wkład w rozwój Polski. Oczywiście ta, jak na złość, zamiast docenić ich starania, traktuje ich tak samo jak innych. W efekcie special kid in the block jest biedne, pokrzywdzone, No normalnie puśćcie wzruszającą muzyczkę. Mało tego, dziecko żyje sobie w jakiejś alternatywnej rzeczywistości. Większość szur ślązaków rozmawia z tobą tak, jakby huty i fabryki dalej istniały, a wkład śląski w przemysł Polski był dalej znaczący. Kiedy im wspomnisz natomiast, że ej, ale wcale tak nie jest, od razu rzucają się hurur, to przez rząd polski i zazwyczaj wściekle banują. Tak, to jest ruch w większości kanapowo-internetowy. Skąd my to znamy, co nie, Maxio? Skoro mowa o ruchu, to warto, Warto wspomnieć o ruchu autonomii Śląska, który konsekwentnie wprowadza swoje wątki do szur Śląskizmu, ale nie jest jego ojcem nawet chrzestnym. Moglibyśmy tutaj wykazać nielogiczności, takie jak płakanie nad antyśląskimi postawami, a potem opierdalanie prezydenta, że przeprosił za nie. Moglibyśmy też przytoczyć ironiczne posty, mające ironiczne przesłanie jakoby ironiczni Polacy, ironicznie wraz z ironicznymi Niemcami i ironicznymi Rosjanami stworzyli ironiczne obozy. Ale po co, skoro raś, jak i ich młodzieżówka, młodzi regionaliści, to ludzie, którzy zbijają kapitał na narracji, a szurami de facto nie są? W tym materiale zajmiemy się przekazem szurii. A szurję tworzą ludzie, którzy twierdzą, że Polska ciemniejszy śląsk po przemysł, bla 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 bla. Dochodzi też kwestia mitycznego języka, ale o tym zdów za chwilę. Jak na razie powiedzmy sobie parę sekretów autonomii. Autonomię zyskują regiony lub miasta mające kolejno znaczenie polityczne, etniczne bądź ekonomiczne. Przykładowo, Wolne Miasto Gdańsk, potworek stworzony przez aliantów, miał znaczenie polityczne, oba kraje chciały miasto, jak i ekonomiczne. Oba kraje czerpały zyski z handlu morskiego. Autonomię ze względu na etniczność możemy zaobserwować na przykład w Indonezji. Z jakiego powodu miałaby być ona na Śląsku? Co Śląsk takiego ma? Na jakiej podstawie rzekomo autonomia według szur Ślązaków miałaby być realna? Na podstawie Gierkowskiego mitu ważnego Śląska oraz mitu II Rzeczpospolitej, kiedy ten region faktycznie był dla Polaków istotny. Dlaczego? Ponieważ Polska w owym czasie nie była wyindustrializowana, a obszar, gdzie mieszkali Polacy, obfitował w huty kop Kopalnie, fabryki, inne duperele potrzebne do rozbudowy rozdartego przed laty kraju. Ten obszar także stanowił nie lada gratkę zarówno dla Niemiec, które podczas Wielkiej wojny dostały srogie bęckie od aliantów, co dla II Rzeczpospolitej, która potrzebowała przemysłu, by zabezpieczyć ekonomię. Tak samo po II wojnie światowej Śląsk stał się idealnym źródłem potencjału przemysłowego potrzebnego do odbudowy zniszczeń wojennych. Sam Śląsk wpasowywał się też w socjalizm wzoru stalinowsko-leninistycznego, gdzie najlepszym ziom był robotnik, a najważniejszym jego osiągnięciem było zapierdalanie od świtu do nocy w fabryce. Dwie pieczenie, jeden ogień. No, debil by nie skorzystał. Śląsk cały czas był złotym berbeciem dla PRL głównie dlatego, że większość polityków PPR była rodowitymi Ślązakami. Jednakże na piedestał za komuny wszedł faktycznie, gdy stery objął Gierek. Podczas tak zwanej epoki Gierkowskiej mamy rzekę pieniędzy na Śląsku. Nie wszystkie były logiczne, na przykład, fabryka rybnych konserw na Śląsku. A nie na Pomorzu. Gratuluję giery. Ale kit z tym ulubiony e region Edzia dostał także użyteczne rzeczy, nie tylko nowy sprzęt do kopalń, ale i robotników. Były trzy masy imigracji na śląsk. Pierwsza, najważniejsza, to polska inteligencja z kresów, których Rosjanie nie chcieli lub nie zdążyli zabić. Druga i trzecia to czysto fale robotnicze epoki gierkowskiej. O, czy to przecież właśnie potwierdziłeś ich narrację! Niby tak. Ale nie do końca, bo potem PRL zaczyna mieć problem, jak i cały blok wschodni. Zaczyna się kryzys, a za kryzysem przychodzi brak towarów, żywności na kartki i komitety kolejkowe. Po Afganistanie ZSRR już się nie podnosi, ma własne problemy. I w tym momencie wchodzi cały na biało kapitalizm. Polska gospodarka w starciu z nowoczesnymi europejskimi rynkami otrzymała solidny wpierdol. Nie będę się rozpisywać nad porównaniem nowoczesnych kopalń zachodnich nad przestarzałymi śląskimi. Wrzucam Wrócę tylko wykres, który wskazuje, jak zapotrzebowanie na wydobycie polskiego węgla spadło na ryj od 1980, pożyczony od wysokie napięcia.pl nie pomogły programy rządowe, nie pomogło reanimowanie trupa, ani nawet nekromancja. Dlaczego? Temat na osobny materiał. Powiem tylko tyle, że i związkowcy, i władze kopalni chcieliby złapać obie sroczki za ogon. I mieć kapitalizm, i mieć profity przysługujące w komunie, a tak się nie da. Uff, długi wywód, prawda? No ale powstał właśnie. To, żeby wam przybliżyć fakty, którym szuria Śląska przeczy, otóż według nich upadek górnictwa nie nastąpił z powodu nierentowności kopalni. Nie z powodu tego, że gospodarka się zmieniła z ciężko przemysłowej na usługi i handel. Nie to na pewno lewacki spisek. Agentura. Niektórzy przedstawiciele takich bajek nawet gościli u Marcinka Roli. Tak właśnie po nich Marcinek nasiąknął tym pierdzieleń o naszym polskim czarnym. Złocie, które leży dosłownie na głębokość łopaty pod ziemią i trzeba się tylko po nie schylić. Zatem widzicie, co i ja. Ludzi, którzy nie wierzą, że stara krowa, którą doili przez parę ładnych lat, padnie. I zamiast dać jej wytchnienie, oszczędzić, próbować wysłać do weterynarza, aby wyciął pasożyty, wolą biadolić, jak to jest źle i niedobrze. A winny jest właściciel ziemski. Bo gdyby go nie było, to by krowa magicznie wyzdrowiała. Ja, jasne. Szuria Śląska oburza się, kiedy ludzie zwracają uwagę, że to Polsce Śląsk zawdzięcza rozwój. Że to właśnie Polacy założyli swoje firmy na Śląsku, to Polacy płacąc podatki lokalnie wspierają rozwój województwa. Sprawdźmy to. Tak, to lista zrobiona przez magazyn Forbes z 2020 roku. Świeżutka jak bułeczki. I co? i jajco nazwy firm kończące się na Poland, Polo nazwy firm w języku polskim i angielskim, także spółki krajowe. Nieśląskie, krajowe. No, to powód ekonomiczny mamy z głowy. Co dalej? Szur Ślązacy jednakże oprócz gospodarki mają jeszcze inny fetysz. Język. A właściwie będąc ścisłym, etnolekt. Dlaczego ma być coś takiego jak śląski język? Bo oto w spisie powszechnym jako Ślązacy zadeklarowało się 874 tysiące osób. Strasznie dużo, nie? Hmm, no tak bym nie powiedział. Bo na samym Śląsku mieszka niespełna 4,5 miliona osób. To daje nam 18% wszystkich mieszkańców Śląska. Miasto mniej więcej wielkości Krakowa na całe województwo. Nie, w ogóle was nie przemogli Polacy, drodzy Szur-Ślązacy. W ogóle z racji wspaniałych, potężnych 18% Szurja Śląska domaga się zauważenia ich języka. Tylko pozostaje jedno takie małe, malutęgne. Pytanko. Kto w ogóle gada po śląsku? Tu z kolei za wyborczą Katowicę powtórzę prawie nikt. 1,81% ludzi na śląsku mówi w etnolekcie śląskim. Wychodzi na to, że zaledwie co dziesiąty zadeklarowany ślązak. Śmiech na sali. A czy ten śląski ma jakiś zapis? Gramatykę? Został, tak jak w przypadku Kaszubskiego, stworzony elementarz? Nie, nie ma nawet jego oficjalnej kodyfikacji. Jeśli którykolwiek szur śląski powie wam, że jest, to zapytajcie innego, odeślę was do jeszcze innej kodyfikacji. I jeszcze innej, i jeszcze innej. A gdybyście tak chcieli oficjalnej? Zero, nic. Profesor Jan Miodek ocenia słownictwo śląskie na około 5000 słów i uważa, że to zbyt mało na odrębny język. Ale szur ślązacy zaklinają rzeczywistość! Bo oto język śląski został uwzględniony w normie ISO 639 przez 3 przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną ISO! I co z tego? I co z tego, że oni chcą uznania? Bo język! Bo śląski! Bo jego niezaakceptowanie to łamanie praw człowieka i ONZ! Tak. To się dzieje naprawdę i tym sposobem etniczność idzie się jebać. Nie ma rasy śląskiej, nie ma języka śląskiego, są niemrawe podrygi gwary. Z czasem, ostatni ludzie władający śląską gotką, będą martwi, a z nimi język, który będzie w podręcznikach jako ciekawostka obok esperanto czy starosłowiańskiego. Czyli potrzeb politycznych brak. Mimo iż niektórzy chcieliby je widzieć, szur ślązacy wręcz nienawidzą Polaków do tego stopnia, że zjednują ich z nazistowskimi oficerami. Tak, to nie żart. Mało tego, słyszeliście o powstaniach śląskich? No, to jednak, według szur ślązaków, to nie były powstania ludzi chcących śląska w granicach Polski, tylko przedstawiciele Niemiec i Polski walczący o śląsk, którzy nie mieli nic wspólnego z prawdziwymi ślązakami. Niestety, tutaj screenów brak, z tego powodu, że dostałem bana, zanim zdążyłem porobić. Mam tylko piękne odesłanie do książki Kaczmarka, do której się wielce masturbują. Kto to? Ten cały Kaczmarek? Ryszard Kaczmarek jest historykiem, profesorem Uniwersytetu Śląskiego, znawcą dziejów Śląska, uhonorowany wieloma nagrodami, w tym nagrodą historyczną Identitas, przewodniczący kapitule nagrody imienia księcia Augustina Wędzla Górnośląski Tacyt. Czyli mamy gościa siedzącego w środowisku prośląskim, który pisze książkę. Mało tego, książkę popularno-historyczną. Nie zrozumcie mnie źle, nie gardzę dokonaniami profesora profesora. Ale fakt, że bardzo mocno się tuli do ludzi, którzy, chcący czy nie, dają paliwo szurom i fanatykom oraz, że jego książka jest napisana w sposób spopularyzowany z, według recenzentów, brakami pewnych źródeł, śmiem nazwać ją, za recenzjami, co najmniej niezbyt dobrym wykładnikiem. Zwłaszcza, że profesor sam na placu boju jest tych pionierskich tez. Nigdzie indziej nie znalazłem narracji podobnej jemu. Wobec tego szacunek profesorku za pracę, ale chyba was porąbało, że wezmę Ją bardziej na serio od jakiegoś programu na Discovery Historia. A tym bardziej porąbało ludzi, którzy machają nią jak Biblią. Jesteś Ci chodzi? Hurdur, lepszy jak jesteś taki mądry, to sam daj coś historycznego, kasztanie. Mówisz? Masz. Na prawie sam koniec wspomnimy sobie o polskich Ślązakach, czyli ludziach, którzy właśnie na Śląsku przed laty sobie żyli i o polskość walczyli, nie tylko z bronią. Na początek cyk, wykresik. Mamy tutaj granice językowe w XIX, ulubionym przez wszystkie szury wieku. No i co? Szok, niedowierzanie, kanapki z szynką. Mamy w większości... Język polski, nie śląski. Polski. Wszyscy w dzisiejszym Śląskim posługiwali się w większości polskim. Kto by się spodziewał? W sumie każdy, bo tak się składało, że podczas kultur kampu ślązacy wkurwiali Bismarka nieznajomością języka niemieckiego. Trzeba było dla nich specjalnie drukować ogłoszenia w dwóch językach. Witryny sklepowe też miały polskie nazwy obok niemieckich. Gazety wydawano po polsku, a Śląsk był jedynym regionem Rzeszy, w którym kościół katolicki rozdawał karty. I na tym kościele się skupmy bo jak na ironię od lat wkurwiał zamordystów. Złośliwi by powiedzieli, że nie lubi konkurencji. Nieważne, jedziemy. W 1848 roku proboszcz Bytomskiej parafii, ksiądz Józef Szafranek, zwany śląskim rejtadem, jako górnośląski poseł pojawił się w niemieckim Zgromadzeniu Narodowym i zgłosił petycję w obronie praw polskojęzycznych Ślązaków, żądając równouprawnienia języka polskiego z niemieckim, m.in. obecności w urzędowych drukach i jego powrotu do szkół jako języka wykładowego w nauczaniu religii. W Bytomiu powstał też wtedy Polski Krup Narodowy i zaczęto wydawanie w języku polskim Dziennika Górnośląskiego, który skupił w polskich aktywistów m.in. pochodzącego z Olesna Józefa Lompy, pioniera oświaty ludowej oraz etnografii, który zapoczątkował systematycznie gromadzenie pieśni i prozy ludowej. To a propos nie mieszania się nigdy klerów w sprawy polityczne. Księżulo jednak miał swój rozum i ani Niemcom, ani biskupom się nie kłaniał. Gdy biskup zakazał mu zasiadać w ławach zgromadzenia, to po prostu nie siadał, tylko obradował na stojaka. Im dalej w las tym więcej drzew. Albo im dalej w Śląsk, tym więcej wielkich Polaków-Katolików. Ksiądz Norbert Bończyk, propagator mowy polskiej na Śląsku. O, mamy kompilację! Polak, ksiądz, urodzony i zamieszkały na Śląsku, forsujący język polski. XD. No aż czuję pieczenie w okolicach zwieraczy szur śląskiej. Tak, większość jest lewicowa. To a propos o lepsze, dlaczego ty nie zajmiesz się szurami po lewej stronie? Poczec się nie kończy. Karol Miarka, publicysta katolika, największego pisma wydawanego na Śląsku, Bronisław Koraszewski, redaktor gazety Opolskiej, dr Józef Rostek, orędownik języka polskiego i założyciel wielu stowarzyszeń formalnych i nieformalnych z tym związanych. Jan Karol Maćkowski, twórca Nowin Raciborskich. Ta cała ekipa i wszyscy inni, których pominąłem, głównie z tego powodu, że już żygam tymi nazwiskami, a jest ich od groma. Dbali właśnie o rozwój języka i walkę z analfabetyzmem wśród robotników. Tylko tylko w sumie dlatego Niemcy ich tolerowali, bo piśmienny robol umiejący tylko po polsku to dalej lepsze niż niepiśmienny, durny robol nieumiejący niczego. To tak a propos szczur Ślązaków pierdolących bzury, że Ślązacy to robole wyedukowane przez wspaniałych Germańców. X kurwa D. Skończcie to pierdolić. Nie znacie własnej historii i faktów. A może nie chcecie znać, bo to nie pasuje do waszej wizji? Hur ale lepszy to nie byli tylko księża katolicy. Tak wiem, był też Wojciech Korfanty, który ślicznie trollował niemiaszków i założył też pisemko Górnoślązak. Taką wyborczą, tylko że na poziomie lat dziewięćdziesiątych. Yy, ale o nim wszyscy wszystko wiedzą, a ja już poparłem wystarczającą liczbą faktów to, że szuria śląska szura i to na całej linii. Więc co się stało? Dlaczego taka szuria istnieje? Czemu nadal ma paliwo? Czemu ludzie w dupie będący gównowiedzący dalej się kręcą wokół chochoła o nazwie niepodległy Śląsk. Często według mojej opinii mamy tutaj zjawisko kompensacji. Kompensacja to nagradzanie samego siebie za braki lub defekty, które wynikają z przyczyn zależnych lub nie. W niektórych przypadkach chory zakłamuje rzeczywistość, aby psychika mogła sobie poradzić z funkcjonowaniem. Świat realny zastępuje łatwy do przełknięcia substytut. To nie śląski jest spolonizowanym w 100%, to po prostu źli Polacy nie traktują Ślązaków poważnie. To nie Śląsk ma większość kopalń, hut i fabryk zamkniętych z powodu przebranżowienia. To źli Polacy rozkradli i wyprzedali, bo byliśmy silniejsi od nich. To nie były powstania śląskie, tylko agentura niemiecko-polska zrobiła szopkę, by zniszczyć Ślązaków. I tym podobne. W miarę upływu czasu jednostka wchodzi w okres ok Okres agresywnej roszczeniowości, która wynika z wyżej wymienionych wypadków. Roszczenia są niemożliwe do wypełnienia? Świetnie! To tym bardziej fanatyzuje i betonuje ruch. Możemy dalej tańczyć, mimo iż chochu już zdążył zgnić i śmierdzi. Możemy całkowicie przeczyć narracji innej niż lizanie nas po ...i skupić się na odgrywaniu rannego łabędzia, który wzbiłby się do lotu niczym soku... ...ale nie może, bo coś tam, coś tam, coś tam. Na pewnym etapie już nawet nie ruszają nas logika... I Fakty, reagujemy na nie agresją i bronimy swojego małego, urojonego świata, który daje nam satysfakcję pośród smutnego, realnego życia. Jak Wam się podobał materiał? Oczywiście, to subiektywna analiza faktów. Możecie mieć inną opinię. Zachęcam Was do podzielenia się nią w komentarzach. Wspieram dyskusję i sam z ochotą się w niej udzielam. Chętnie także przyjmę nowe propozycje tematów do tej serii. Komentarze, jak zwykle, są Wasze.